Dzisiaj to nie koniec pochwał, które płyną na konto Raciborza. Organizatorzy 15. Regionalnego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiady Specjalnej również usłyszeli wiele słów uznania za organizację tego sportowego wydarzenia. Niesamowita atmosfera, uczciwa rywalizacja, uściski dłoni oraz poczucie, że jest się kimś wyjątkowym. Dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową to był czas, na który czekali cały rok. Biegliście raz na 100 metrów, biegu na 100 metrów. Który wygrał? Ja wygrałem. I jakie emocje? Był mały stres. No i to będzie twój pierwszy medal? No chyba trzeci. O, po czwarty. Bo ja jeszcze w kosza kiedyś grałem. A ty oprócz biegu jeszcze będziesz co dzisiaj robił? Na stafecie. Wygrałeś teraz biegu na 100 metrów. Jakie emocje? Dobrze. Podobało się? Tak. A zmęczony jesteś bardzo? Bardzo. Bo dyszesz. Dyszę. Bardzo. A będziesz dzisiaj jeszcze brał udział w jakiejś innej konkurencji? Do tego końca, no. Mistrzostwa po raz pierwszy odbyły się w tak komfortowych warunkach, a organizacja, zaangażowanie i opieka nad zawodnikami były na najwyższym poziomie. Ja na razie sobie inaczej nie wyobrażam, żeby zmieniać tak fajne miejsce na mityngi lekkoatletyczne, a tu też trzeba dodać, że za tą imprezą idzie wielka praca, bo jest to jeden z trudniejszych do organizowania imprez sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych. Sam fakt, że mamy dzisiaj blisko 50 grup startowych, tak, to trzeba jednak umiejętnie przeprowadzić. Pamiętajmy, że to są sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną. I to, co czasami nam się wydaje takie oczywiste, że trzeba podejść na linię startu, tak, że tam trzeba coś się gdzieś zgłosić, podejść do dekoracji. Nawet czasami kwestia tego, żeby znaleźć toaletę, wyjść z szatni. No nie każdy z naszych sportowców to potrafi, nie potrafi sobie z tym poradzić. Stąd olbrzymia rzesza wolontariuszy i wspaniałych organizatorów, którzy muszą temu wszystkiemu po prostu podołać. Wejście na podium, dekoracje oraz gromkie brawa ze strony publiczności. Dla uczestników był to moment ogromnej i szczerej radości. Dla opiekunów, trenerów i rodziców chwila wzruszenia. I nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie postawa i poświęcenie wielu ludzi oraz wsparcie sponsorów. To są sędziowie, którzy ze wszystkich szkół w Raciborzu, z różnych szkół tak naprawdę, nie tylko z mistrzostwa sportowego, ale i z gimnazjów, ze szkół podstawowych, zaprzyjaźnionych z nami, już po raz trzeci współpracują, bo tak naprawdę dzięki nim możemy organizować ten meeting, a wyzwanie jest ogromne. Przede wszystkim potrzebujemy wsparcia finansowego. Dzięki przychylności Urzędu Miasta w Raciborzu i Starostwa Powiatowego możemy zorganizować ten meeting. Same dekoracje i te nagrody, które są tak ważne dla uczestników, no, kosztują troszkę. W związku z tym jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo gorąco wdzięczni i serdecznie za to dziękujemy. Wczorajsze eliminacje oraz dzisiejszy finał Olimpiady Specjalnej odbyły się w hali sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Wolontariat na imprezie zapewniło Gimnazjum nr 5 oraz wychowankowie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu. Z kolei honorowy patronat nad mityngiem objął prezydent miasta Racibórz Mirosław Lęk oraz starosta raciborski Ryszard Winiarski.